Widziałem w tle, że masz Steama, jeśli chcesz, może byś podał swoją nazwę. Na Steamie nazywam się Revenger, tak jak tutaj zresztą. Aczkolwiek rzadko kiedy w sumie akceptuję zaproszenia do znajomych, bo sporo osób chce grać ze mną w CSGO, a ja osobiście gram tylko ze znajomymi, których znam osobiście, więc no nie obraźcie się, ale właśnie tak wygląda moja relacja z ludźmi na Steamie. Dlaczego postanowiłeś nagrywać filmiki? Ja ogólnie lubię prowadzić kanały na YouTubie, miałem już kilka. Dwa, które miały 2000 subskrypcji, opuściłem oba. No ale mniejsza z tym. Pomyślałem, że wydawało mi się, że nikt nie wpadł na pomysł na przykład serii Osu News czy tej szybkiej porady. Pomyślałem, o, będę pierwszy, może być ciekawie. W sumie jeszcze nawet wtedy nie wiedziałem o Beńku, że Beniek jakkolwiek prowadzi kanał o Osu. No więc właśnie tak postanowiłem prowadzić kanał, tak pod wpływem chwili, o, mam pomysł, a to może go zrealizuję. Co myślą o twoim nagrywaniu na YouTube? Chyba zamieniły się te pytania kolejnością. Czy mówiłeś swoim rodzicom o filmikach? Tak, mówiłem, ale w sumie za bardzo ich to nie interesuje. Więc co myślą? Neutralny stosunek, nie? No coś tam nagrywam. Okej. Okay. Wyrywałeś dziewczyny na streamy. Chodzi o klikanie. Nie, nie, to o Twitchu. Nie, bo nie umiem streamować. To jest przykre. Kiedy kupiłeś tablet? O tym też już wspominałem, czyli w lutym 2015, aczkolwiek tablet miałem już wcześniej, inny. Jak streamować? Myślę, że pomogłoby w tym klikanie na przemian dwoma palcami dwóch przycisków. Zrobiłeś już jakąś mapę do OSU? Lub czy zamierzasz kiedyś takową zrobić? Nie znam się na mapowaniu, ale ostatnio tak trochę coś tam kombinuję. Myślę, że może by się nauczyć, bo w sumie fajna umiejętność coś wnosić do community. Czy spodziewałeś się, że osiągniesz taką liczbę subskrypcji? Spodziewałem się, aczkolwiek myślałem, że to będzie w dłuższym czasie, że ten przyrost będzie wolniejszy. Jesteś zadowolony ze swojej twórczości? Ja osobiście jestem osobą, która jest bardzo wymagająca i nigdy nie jestem w 100% zadowolony ze swoich filmów, szczerze mówiąc, bo zawsze widzę rzecz, którą mógłbym poprawić, którą mógłbym zrobić lepiej i tak dalej. Od kogo czerpałeś energię do dalszej gry? Od siebie! Gram czysto dla fanu, więc co masz na czole, co masz na czole? Twoją starą mam na czole. To cytując klasyka. Rodzice wiedzą, że nagrywasz, tak. Jak ci poszły kompetencje? Jeśli masz na myśli test gimnazjalny, no to szczerze mówiąc, nie jestem do końca zadowolony z wyników. Mogło mi pójść lepiej, aczkolwiek z matmy 79, z przyrodniczych 75, z podstawy angielskiego 95, z rozszerzenia 100 i z polskiego 94. A, jeszcze WOS i historia 75. Tragedia. Chyba historia i WOS to jednak jest część, z której poszło mi absolutnie najgorzej. Dlaczego ostatnio częściej cię widzę w CSGO niż w OSU? Koledzy sobie pokupowali komputery i gramy trochę ostatnio. No ale no nie, nie, no bo tutaj jest dalej. Mam nadzieję, że nie będziesz kolejnym polskim graczem, który przyjdzie z OSU na CSGO. Nie, tak nie będzie raczej. Jaka średnia? Na koniec trzeciej klasy gimnazjum, 5-3. Nowy monitor. Tak, nowy monitor, w sumie wspominałem już o tym na Facebooku. Czy bierzesz udział w turniejach OSU i czy chcesz osiągnąć w nim coś więcej, na przykład top 1 na świecie, czy największy PP score w grze? Tak jak już wcześniej wspominałem, gram czysto dla fanu i absolutnie mi nie zależy na ustanawianiu jakichkolwiek rekordów, chociaż jak wpadnie mi czasem jakieś PP, to się nie obrażę, a kochasz mnie jeszcze jak. Jakie tablety graficzne możesz polecić? Wszystkie o 2, chociaż ostatnio ten taki nowy z takimi jakby kółkami w czterech rogach, ja nie wiem, pokażę wam zresztą tutaj tytuł na ekranie, podobno jest nie za dobry. Kto jest według ciebie lepszym graczem? Obłow Wolf czy Kukizi? Jednak wydaje mi się, że Kukizi jest lepszym graczem, na pewno jeśli chodzi o aima i dalekie jumpy. Obłow Wolf jest naprawdę bardzo dobry, niemniej teraz nie gra w OSU, albo gra bardzo mało i rzadko. Czy będą jeszcze wywiady, na przykład z Rafisem albo Obłow Wolfem? Postaram się coś tam skombinować, ale nie potrafię powiedzieć kiedy konkretnie. Komu kibicujesz w piłce nożnej? Polska się nie liczy. Oj, tu będzie problem, bo piłką się absolutnie nie interesuję i się na niej nie znam. Więc kibicuję temu, komu ty kibicujesz, ok? Wyzwanie, pozamieniaj tak przyciski na klawiaturze, aby było napisane na niej byle co. Wiesz, jakiś wyraz lub coś. Powodzenia, ok?
zamierzasz być w dorosłości? Myślę, że raczej coś w kierunku informatyki, bo chciałbym iść na Politechnikę Gdańską, na studia właśnie w tym kierunku. Jaki jest twój ulubiony anime, manga? Sprawdźcie sobie mojego My Anime Lista, w sumie wszystkie, które dałem 10 na 10 są moimi ulubionymi. A mangi dużo nie czytałem, bo mam tylko 7 tomów Toradory i 3 tomy Madoki, więc w sumie to nie ma co pytać mnie o to. Do ilu gwiazdek umiesz pasnąć mapy? To zależy od tego, jaki mają BPM, bo aimowo no nie mam raczej zbytnio problemów. Chociaż ostatnio kombinuję z różnymi ustawieniami, więc pogorszyły się moje jumpy. Myślę, że potrafiłbym pasnąć raczej do 7 gwiazdek, coś takiego. Jakie mody najbardziej lubisz grać? HDHR lub sama HR? Czy płynie w tobie alternate'owa krew? Nie, raczej single-tapowa. Chciałbyś spotkać najlepszego gracza WoSu, Kukizi? No pewnie, żebym chciał go spotkać. I na pewno przeprowadziłbym z nim wywiad, gdybym go kiedykolwiek spotkał. Ale Kukizi w ogóle chyba ma problemy z angielskim, tak mi się wydaje, bo zwykle Azjaci mają tak, że boją się mówić, umieją pisać, ale boją się mówić. I przez to właśnie myślę, że gdybym na przykład zaproponował Kukiziemu wywiad, to by się absolutnie nie zgodził. Poza tym jest dosyć tajemniczą postacią, szczerze mówiąc. Miałbyś najszybszy internet na świecie, ale musisz używać do końca Internet Explorer. Co zrobisz? Myślę, że życzyłbym wszystkim wesołych świąt 2012. Mem stary jak świat. Kolejne pytanie... Ej, ale szanujmy się tutaj na moim kanale. To raczej Tede, a nie Rafis. Na jakiś inny specjal zmapuj piosenkę wybraną przez twoich widzów. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie potrafię mapować. Dobra, więc myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że spodobało wam się to Q&A. I wspomnę też o tym, że w tej chwili jest hajsowniczy turniej w OSU, na którym niekiedy ja będę komentował live streamy z niego, a więc zapraszam do śledzenia mojego Facebooka, gdzie będę wrzucał info właśnie o live'ach, na których będę ja. I niedługo będzie losowanie na 1000 widzów, może jakoś w weekend, coś takiego. Także dzięki za oglądanie i cześć!